Szanowni Państwo, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku realizowanym przez Instytut Badawczy Provita Bona. Z Joe'em Bidenem jesteśmy przyjaciółmi od wielu, wielu, wielu lat. Zastanawiacie się Państwo, skąd pochodzą te słowa? Już wyjaśniam. Jest to fragment przemówienia Donalda Tuska wygłoszonego podczas ostatniej Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej, podczas której obwieszczono powrót Tuska do Polski. Słowa te zwróciły moją uwagę, gdyż moim zdaniem prawdopodobnie tłumaczą powrót Tuska do Polski. W momencie, kiedy w Stanach Zjednoczonych zmienił się prezydent, zmieniła się administracja, widać wyraźnie, że z Jarosławem Kaczyńskim czy z PiS-em nie jest Amerykanom specjalnie po drodze i przypuszczam, że stąd właśnie wynika pojawienie się nad Wisłą Tuska. Do tego oczywiście Tusk ma doskonałe relacje z Niemcami, z instytucjami europejskimi. A jak pamiętacie Państwo zapewne, Obama także miał, pielęgnował specjalne relacje z Niemcami. Na pewno pamiętacie jeszcze jego przemówienie w Berlinie, kiedy był witany tam przez tłum niemalże jak jakiś, nie wiem, wybawca ojca narodu. Tak naprawdę sporo Polaków w dużej mierze z tego się śmiało, gdyż Niemcy przypisywali Obamie rolę jakiegoś, nie wiem, niemalże mesjasza. Przepraszam za ten sarkazm, ale było to dosyć kuriozalne, ale w każdym bądź razie Tusk wydaje się być idealnym kandydatem i dla Amerykanów, i dla Niemców. Są to moje przypuszczenia i nie chcę więcej o tym mówić, albo inaczej, nie jest to główny temat naszego dzisiejszego spotkania, gdyż tak naprawdę są to sprawy nieistotne. Polska nie jest państwem suwerennym i to jest tak naprawdę kwestia tego, kto będzie tutaj namiestnikiem w kraju nadwiślańskim i czy to będzie Tusk, czy to będzie Kaczyński. W gruncie rzeczy nie ma to dla nas zasadniczego znaczenia. Pewne akcenty są różne, ale wielkich różnic nie ma, przynajmniej ja ich nie dostrzegam z punktu widzenia realizowania pewnej globalnej agendy, ale chciałabym się bliżej przyjrzeć samemu temu przemówieniu, jak również pewnym innym wypowiedziom, które wskazują na to, że mamy do czynienia już z napisaną nową narracją, którą będzie Tusk prezentował i który będzie przedstawiała zjednoczona opozycja. I jednocześnie chciałabym zaznaczyć, że wszystkie moje słowa krytyczne skierowane pod adresem czy Tuska, czy szerzej Platformy, czy całej tej formacji nie są jednoznaczne jako pochwała PiS. Ja nie uczestniczę w tym diabelskim tak naprawdę układzie, że kto głosuje na PiS, ten głosuje, bo nie chce, żeby PO doszło do władzy i odwrotnie. Uważam, że jest to jedna wielka manipulacja i prawdopodobnie już widać tak naprawdę, że cała ta taktyka zostanie teraz znowu odgrzana i znowu jedni będą głosować na PiS, żeby PO nie doszło do władzy i odwrotnie. Ja z tym nie mam nic wspólnego i tak jak powiedziałam, są to dla nas sprawy drugo, a nawet trzeciorzędne. Ale narracja, która jest tutaj już widocznie przygotowana, jest na pewno interesująca, chociażby właśnie z takiego poznawczego punktu widzenia, jak tworzone są określone narracje polityczne, jak wykorzystuje się istniejące w społeczeństwie stereotypy negatywne, stereotypy pozytywne, jak się ich używa do tego, żeby za ładnymi fasadami tak naprawdę robić dość brutalną politykę. I tak, w przemówieniu Tuska, co się od razu rzuca w oczy, to jest to, że jednym z głównych zarzutów pod adresem PiS-u będzie to, że PiS kradnie. W przemówieniu Tuska czytamy: kradną od rana do wieczora przy pomocy znajomych rodzin własnoręcznie.
Tak. No i tam jest takich cytatów więcej. W każdym bądź razie to będzie jakiś tam jeden ważny element tej narracji, tej propagandy, że PiS kradnie. I nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale PiS dochodził do władzy używając dokładnie tego samego stereotypu, że Platforma kradnie, że musimy odsunąć Platformę od władzy, bo Platforma kradnie. No to teraz dla odmiany Platforma będzie odsuwać PiS od władzy, bo PiS kradnie. A jak jest naprawdę, nie wnikam. Ale jest to klasyczny przykład używania określonego stereotypu negatywnego i widać, że osoby, które pisały tę strategię, nadal uważają, że ten stereotyp działa. Czyli powiedzenie, że przeciwnik kradnie, ma przysporzyć komuś sympatii i poparcia. Skądinąd jest to ciekawe, może robiono jakieś badania na ten temat, może rzeczywiście Polacy jeszcze wierzą, że są politycy, którzy nie kradną, może są Polacy, którzy wierzą, że rzeczywiście może przyjść siła polityczna, która może tych kradnących odsunąć od władzy. Samo to w sobie jest dla mnie, jako osoby, która zajmuje się sterowaniem społecznym, niezwykle interesujące i z ciekawością będę obserwować, czy to rzeczywiście działa, czy nie. Ale PiS kradnie to jest tylko jeden element. Tutaj następuje jeszcze określone wzmocnienie tego zarzutu, że PiS kradnie, bo okazuje się, że PiS dopuścił się czegoś wyjątkowo wrednego, ponieważ kradł podczas pandemii. I w przemówieniu czytamy: Nikt na świecie nie widział takiej władzy, która w takim momencie myśli głównie o tym, jak zarobić, jak oszukać, jak sprzedać maseczki na lewo albo kupić niefunkcjonujące respiratory. I w innym miejscu, właściwie nigdzie, a na pewno w Europie, nie spotkałem polityków, którzy, mając władzę, gdy wokół szaleje zaraza, a ludzie umierają, kombinują, jak zarobić. Są dwie opcje. Albo pan Tusk jest ślepy i po prostu nie czyta prasy, i to nawet niemieckiej prasy, albo doskonale wie, jak jest i po prostu kłamie. Dlaczego? Dlatego, że no właśnie, chociażby w tych bardzo europejskich Niemczech wybuchł między innymi skandal z maseczkami, kiedy to polityk CDU Nicolas Lübel miał zarobić 250 tysięcy euro na pośredniczeniu w zakupie maseczek ochronnych. Polityk się podał do dymisji, niejako przyznając się przynajmniej do pewnego nadużycia swojej pozycji. A niedawno w Niemczech wybuchła afera dotycząca łóżek intensywnej terapii, kiedy okazuje się, że szpitale naciągały określone liczby i z tego czerpały określone profity finansowe. I jak tak się popatrzy po Europie, to takich afer jest więcej. Więc powtarzam, albo pan Tusk po prostu niewiele widział, albo po prostu najzwyczajniej w świecie kłamie w żywe oczy. Ale dlaczego Tusk to powiedział? Dlatego, że tutaj znowu odwołuje się do określonego stereotypu. W Europie to jest lepiej. Europa jest uczciwa. Europa jest praworządna. W Europie pewne rzeczy po prostu nie są do pomyślenia, a przede wszystkim w Europie nikt nie kradnie. Co jest oczywiście kompletną bzdurą, bo wystarczy, tak jak powiedziałam, poczytać prasę z całej Europy. Ciągle można dowiedzieć się o różnych aferach korupcyjnych i niekorupcyjnych, więc w Europie także się kradnie. Ale właśnie w ten sposób tworzy się polskie kompleksy niższości. U nas się kradnie, w Europie się nie kradnie, więc powinniśmy tak naprawdę dorównywać do standardów europejskich, bo wtedy u nas także nie będzie się kradło. A ponieważ Tusk przychodzi z Europy, więc Tusk zagwarantuje, że w Polsce się kraść nie będzie. Jest to tylko i wyłącznie propaganda, są to wy tylko i wyłącznie stereotypy, które nie mają tak naprawdę żadnego odbicia w rzeczywistości. W Europie także się kradnie. Różnica może jest taka, że robi się to, nie wiem, w taki sposób bardziej elegancki, dyskretny, może mniej bezczelny, bardziej zawaluowany, ale ostatecznie na jedno wychodzi. Przechodzimy do kolejnego punktu. Cytat.
PiS. Okradają młodych ludzi z marzenia w sprawie absolutnie fundamentalnej, jaką jest uniknięcie katastrofy klimatycznej. Katastrofa klimatyczna. To jest coś, wydaje się, nowego w narracji polskiej opozycji. Dalej w przemówieniu pojawia się pewien akcent sentymentalny. Tusk: gdy pojechałem na zaproszenie duńskiego rządu na Grenlandię, czy kiedy byłem w Tadżykistanie, zawieźli mnie w miejsca, gdzie topnieją lodowce. Jest to, proszę Państwa, bardzo ciekawa informacja, pokazuje, że tego typu polityków wozi się w określone miejsca, żeby im pewne rzeczy pokazać i tak naprawdę wywrzeć przez to określony wpływ. Jest to tak naprawdę zwykła perswazja. Dlaczego perswazja? Dlatego, że sam Tusk w pewnym momencie demaskuje ten proceder w kolejnych słowach. Cytat. Niech się naukowcy spierają się... Błąd. Się powtarza się. Zgłaszam tutaj reklamację do osoby, która pisała to przemówienie. Zacznijmy jeszcze raz. Bez błędu. Niech się naukowcy spierają o konkretne przyczyny i konkretne sposoby zapobiegania tej katastrofie. Ale jedna rzecz musi być oczywista. Nie można tego negować i trzeba robić wszystko, żeby nas przygotować na bardzo ciężkie czasy w wymiarze globalnym. Dlaczego, proszę Państwa, to są ważne słowa? Dlatego, że Tusk tutaj wprost mówi, niech się naukowcy spierają konkretne przyczyny i konkretne sposoby, ale my musimy coś zrobić. Tylko teraz jest pytanie właśnie, co zrobić? W momencie, gdy nie wiemy, jakie są przyczyny i w związku z tym nie wiemy, jakie są najlepsze rozwiązania, jakie są najlepsze sposoby, żeby uniknąć pewnych negatywnych skutków określonych procesów, to skąd mamy wiedzieć, co mamy robić? Więc tutaj tak naprawdę Tusk po prostu pokazał sposób, nazwijmy to, rozumowania, bo z rozumowaniem to nie ma nic wspólnego, raczej kojarzenia, tak jak mówiłam o tym, że w przypadku stereotypów rzeczy ludziom się kojarzą, a nie ma tam procesów tak naprawdę myślenia przyczynowo-skutkowego. Tak samo politycy europejscy wiedzą dokładnie, że trzeba ograniczać emisję dwutlenku węgla, że trzeba wprowadzać elektryczne samochody, trzeba wprowadzać dopłaty do tych samochodów. Tak na marginesie ostatnio rząd ogłosił, że program Polski Elektryk, dopłaty do samochodów elektrycznych w wysokości około 20 tysięcy złotych, także dobijamy do Europy. Ale w każdym bądź razie globalne elity, europejskie elity wiedzą, że trzeba to wszystko wprowadzać, mimo że wprost mówią, to niech się naukowcy spierają, jakie są przyczyny, czyli czy my jako ludzie mamy wpływ na to ocieplenie klimatu, czy też tak naprawdę nasz wpływ jest niewielki. To co tutaj Tusk przedstawił, to są zdecydowanie standardy europejskie, bo właśnie w takim stanie umysłu znajdują się globalne i europejskie elity. Naukowcy mogą się spierać, a my robimy swoje. Przechodzimy do następnego punktu i punktu, który jest dla mnie zasadniczy. Chodzi o kwestię stosunków międzynarodowych. Cytat. Niebezpieczeństwo widzimy też w wymiarze międzynarodowym. Te idiotyczne polityczne inwestycje w prezydenturę Donalda Trumpa. Ma rację tutaj Tusk, że oparcie się na personalnej polityce Trumpa w momencie, gdy wiele znaków pokazywało na to, że to nie jest polityka szerzej rozumianych elit amerykańskich, była bardzo ryzykowna, gdyż wraz z odejściem Trumpa prawdopodobnie będzie musiał odejść PiS. Wiele na to wskazuje i tutaj Tusk ma rację, aczkolwiek oczywiście jego sformułowanie idiotyczne polityczne inwestycje pokazuje tak naprawdę, przez jakie okulary Tusk patrzy na świat. I są to okulary bardzo mocno zbieżne z aktualnym rządem Niemiec, no i oczywiście z elitami amerykańskimi związanymi wcześniej z Obamą, a teraz z Bidenem. Czytamy dalej. Grozi nam kryzys międzynarodowy na skalę, której do tej pory nie znaliśmy. I to nie są takie żarty.
ta wielka konfrontacja w wymiarze globalnym, ona będzie miała swój wyraz także tu, w tej części Europy. Wielka konfrontacja w wymiarze globalnym. Oczywiście mowa jest tutaj o starciu ustępującego mocarstwa, jakim są bez wątpienia Stany Zjednoczone, z mocarstwem wschodzącym, jakim są Chiny. Obecnie polityka amerykańska jest taka, by doprowadzić do podziału świata na dwa bloki. My oczywiście mamy się znaleźć w tym bloku amerykańskim. Amerykanom marzyłaby się jakaś taka chyba, nie wiem, nowa zimna wojna, kiedy oni by swoją częścią niepodzielnie rządzili, ale są to oczywiście marzenia ściętej głowy, ponieważ Amerykanie, tak jak powiedziałam, odchodzą powoli w niebyt, jeśli chodzi o pozycję globalno-mocarstwową, no ale w każdym bądź razie jeszcze walczą i prawdopodobnie Tusk ma tutaj do odegrania jakąś swoją rolę. Ale teraz przechodzimy do sprawy absolutnie kluczowej, która moim zdaniem w dużej mierze zdominuje nadchodzącą kampanię i dlatego warto na to zwrócić uwagę. Czytamy. Jestem jak najdalszy od spekulacji, że PiS realizuje rosyjską agendę, choć de facto to robi. Pogarda do mniejszości i to taka najbardziej brutalna i wulgarna. Te autorytarne skłonności, niechęć do wszelkiej formy wolności, NGO-sów, do wolności słowa, nieustanny atak na Unię Europejską. To jest agenda Putina, robiona jeden do drugiego. Uff. PiS jako agenda Putina. Jest to sprawa bardzo interesująca, dlatego że w Polsce każdego polityka, którego chce się zdyskwalifikować, przedstawia się jako agenta Putina, który realizuje agendę Putina. Ja bym tutaj chciała najpierw, zanim do tego wrócimy, bo do tego wrócimy, zwrócić uwagę na inną rzecz. Pamiętacie Państwo, jak w jednym z odcinków mówiłam o tym, że na Zachodzie już kilka lat temu stworzono całą narrację propagandową, że ludzkość dzieli się na dwa obozy. Ten progresywistyczny, który jest za prawami dla mniejszości seksualnych, dla prawa adopcji, dla adopcji dzieci dla homoseksualistów, który jest za, nie wiem, szerokim mieszaniem się ludzi poprzez uchodźców. Jest tutaj cały katalog tak zwanych, nie wiem, wartości europejskich czy wartości postępowych. I wrogiem tego postępowego świata ma być putinowska Rosja, która finansuje na całym świecie kręgi konserwatywne, kręgi prawicowe, by w ten sposób właśnie podważyć tę, nazwijmy to, progresywistyczną agendę. Zgodnie z tą propagandą wszystkie ruchy pro-life, ruchy propagujące tak zwany tradycyjny model rodziny, ruchy konserwatywne, ruchy prawicowe realizują agendę Putina. Przy czym część tych ludzi to są świadomi agenci, a część to są pożyteczni idioci, którym się wydaje, że działają w dobrej wierze, że propagują coś dobrego, a tak naprawdę są zmanipulowani przez Rosję, poprzez różne ich kanały wpływu i nawet nie wiedzą, że są tylko i wyłącznie marionetkami w rękach Putina. No i ta propaganda już od dawna dotarła najpierw na polskie uniwersytety, jest wielu naukowców, którzy właśnie uczestniczą w różnych projektach badawczych, które właśnie mają to w jakiś sposób udowodnić. Oczywiście jest to szeroko kolportowane w szeroko pojętych NGO-sach. No i teraz już ta propaganda dotarła oficjalnie na salony polityczne. Oznacza to, że w tym przemówieniu Tusk całkowicie określił swoją przynależność ideologiczną. Jest to bez wątpienia doskonały kosmopolita, liberał, który w całkowicie
podpiął się pod tę progresywistyczną agendę, co do tego nie ma już tak naprawdę żadnych wątpliwości i nie ma już wątpliwości, jakiej retoryki używać będzie opozycja zjednoczona bądź niezjednoczona. Na zakończenie omawiania przemówienia Tuska zwrócimy uwagę jeszcze na jeden cytat. Dzisiaj zło rządzi w Polsce. Wychodzimy na pole, żeby się bić z tym złem. I inny cytat. To zło, które czyni PiS, jest tak ewidentne, jest tak bezwstydne, jest tak permanentne. Ono dzieje się każdego dnia, w każdej właściwie sprawie. Tu już robi się grubo, gdyż wpleciona została walka dobra ze złem, przy czym nagle dobrem staje się chociażby adopcja dzieci przez pary homoseksualne, natomiast złem staje się niepozwalanie na to, więc mamy tak naprawdę tutaj użycie pewnych pojęć w zupełnie nowym znaczeniu. Samo w sobie jest to ciekawe, że tutaj Tusk uderzył z tak grubej rury, gdyż ta retoryka walki dobra ze złem na Zachodzie już dawno została porzucona zgodnie z niczeańską zasadą poza dobrem i złem. Ostatnim, który do tego się tak jawnie odwoływał, był Bush, co wynikało z jego jakichś tam prawdopodobnie poglądów religijnych i tak właśnie ta narracja jest tutaj jest kojarzona. Prawdopodobnie, takie jest moje przypuszczenie, Tusk mimo wszystko użył takiej retoryki, gdyż prawdopodobnie zostało to ocenione, że w Polsce będzie się to jeszcze sprawdzać, gdyż nie jesteśmy jeszcze tak bardzo progresywistyczni jak Zachód, jeszcze gdzieś tkwimy w tej moralności przedniczeańskiej w ramach kategorii dobra i zła. To tyle, jeśli chodzi o Tuska. W kontekście tego przemówienia Tuska warto zwrócić uwagę na wywiad, który się ukazał dzień wcześniej przed powrotem Tuska do Polski, tym, nazwijmy to, oficjalnym. A konkretnie chodzi o wywiad Gazety Wyborczej z generałem Pytlem, który w czasie rządów Platformy był szefem służby kontrwywiadu wojskowego, natomiast po przejęciu władzy przez PiS w 2015 odszedł ze służby. Wywiad jest ten o tyle ciekawy, że mamy tutaj dokładnie te same wątki, które Tusk poruszył w swoim przemówieniu. Więc to jest tylko i wyłącznie moje przypuszczenie, ale nie można wykluczyć, że mamy tu już właśnie do czynienia z propagowaniem określonej narracji i tutaj wywiad tak naprawdę w jakiś sposób przygotowuje grunt, prawda, pod promowanie tej właśnie retoryki. I co tutaj ciekawego możemy przeczytać? Generał Piotr Pytel, cytat. PiS z efektem mimikry realizuje strategiczne cele Rosji, która wcześniej robiła to w naszym regionie głównie za pomocą służb specjalnych, dyplomacji i oddziaływania w przestrzeni informacyjnej. Opozycja, ludzie mediów wciąż nie zdają sobie sprawy ze skali zagrożenia. Często jest wręcz tak, jakby u nas rządził gubernator rosyjski. No, jest to takie dość mocne sformułowanie. Jest wręcz tak, jakby u nas rządził gubernator rosyjski. Czytamy dalej. My się do Rosji upodabniamy. Jesteśmy nadal społeczeństwem prozachodnim, ale jeśli przyzwyczajimy się do państwa PiS, to Rosji będzie łatwiej modelować postawy Polaków. Inny cytat. PiS zachowuje się podobnie do Rosji, stosując narzędzia państwa policyjnego, kontrolę organizacji pozarządowych, atakując LGBT. Inny cytat. Ale przede wszystkim PiS podważa świadomości Polaków wartość przynależności do świata Zachodu. Chodzi tu o stosunek do Niemiec i Unii. Niezwykłe było wystąpienie prezydenta Dudy na temat wyimaginowanej wspólnoty. To kalka z języka Rosjan w ich wojnach informacyjnych. I tu się robi, nie wiem, smutno, przykro, tragicznie, śmiesznie, nawet nie wiem jak to określić, dlatego że to boli, że osoba, która nosi mundur oficera polskiego, wygaduje po prostu ewidentne bzdury.
Po prostu takie bzdury, że aż się nóż w kieszeni otwiera. Wyimaginowana wspólnota, że to ma być niby rosyjskie pojęcie używane w ich wojnach informacyjnych. To jest nonsens. Tutaj generał pokazał się jako bądź totalny ignorant, bądź totalny po prostu kłamca. Pojęcie wspólnoty wyimaginowanej, inaczej wspólnoty wyobrażonej, jest to pojęcie stworzone przez badacza kwestii nacjonalizmu Benedykta Andersona. I w ten sposób zdefiniował on właśnie naród jako wspólnota wyobrażona. Jest to więc pojęcie, które jest szeroko stosowane w świecie naukowym dla określenia różnego rodzaju wspólnot, gdzie ludzie osobiście się nie znają, a w związku z tym czują się przynależni do określonej wspólnoty na zasadzie określonego wyobrażenia tej wspólnoty. I twierdzenie, że tutaj Duda używa pojęcia z wokabularza rosyjskich służb, jest to albo najgorszego sortu kłamstwo, albo przejaw totalnej ignorancji. I nie wiem, co jest w tym momencie gorsze. Ta wypowiedź pana generała, aż boli mnie, że muszę to słowo wypowiadać, pokazuje na tendencyjność całej tej wypowiedzi. I żeby było jasne, znowu krytykując tę wypowiedź, nie bronię PiSu, jestem zupełnie poza tym właśnie tym diabelską dialektyką, ale chcę wskazać na to, że to, co jest szykowane, opiera się po prostu na kłamstwach i zwykłym nonsensie. Czytamy dalej. Wehikuł i grupa targetowa dla rosyjskich służb na całym świecie to aktualnie ugrupowania prawicowe. I dalej. Rosjanie podrzucają różne pomysły dostosowane do amplitudy i treści serwowanych przez PiS, ale to Putin szerzy u nas homofobię. Inny cytat. Podobnie w sprawie mniejszości i szczucia na LGBT przez Kościół i polityków prawicy. Prawnicy i socjolodzy nie opisują tych zdarzeń w kategoriach przestępstw podżegania. A nic nie tak nie rozwala opowieści o dzieciakach, przepraszam, a nic tak nie rozwala jak opowieści o dzieciakach, które popełniają samobójstwo. Tutaj trzeba tych bandziorów ścigać. Ruchy anty-LGBT, antyszczepionkowe, polexit. Oczywiście PiS niczego sam nie wymyślił. Nie ma takiego potencjału intelektualnego. Oczywiście wymyślił to wszystko Putin. Także, proszę Państwa, widać, że globaliści postanowili się ostro chyba wziąć za kręgi prawicowe, skoro mamy tutaj już wręcz nawoływanie do ścigania, do karania wszystkich tych, którzy nie zgadzają się z agendą LGBT. Z drugiej strony być może tak skrajne wypowiedzi może właśnie mają jednocześnie zmobilizować elektorat PiSu do tego, żeby tłumnie głosował na PiS, bo nie można wykluczyć, że znowu LGBT będzie tutaj jednym z ważniejszych elementów, które PiS będzie wykorzystywać znowu w swojej propagandzie. Generalnie oczywiście na żadną debatę, dyskusję i tak dalej o tym, co jest najlepszym rozwiązaniem, liczyć nie można. Dalej generał przypuszcza atak na geopolityków. Widać, że śledzi środowisko geopolityków. Cytat, część z nich podkreśla, że Polska powinna być w zakresie bezpieczeństwa samowystarczalna, że trzeba się wyrwać z łańcucha dostaw dla Zachodu, zdobyć suwerenność wobec Niemiec. Tyle, że jeśli ktoś ma nam pomóc w razie agresji Rosji, no to chyba Niemcy, prawda? Zostawię to, proszę Państwa, bez komentarza. Ciekawa jest także ta wypowiedź. PiS włącza ustrój totalitarny, ale dostosowany do nowych czasów. Pasują mi tu doświadczenia NRD-owskie, CRZ-cung, czyli doktryna rozkładu opozycji. No,
Mamy też odwołanie do tego, że PiS kradnie. Oto, że przy pandemii robią interesy na duże pieniądze. Zobaczy pani ze szczepionkami też, kiedy wyjdą ładne kwiatki. Także mamy tutaj kolejny element tej samej narracji. PiS kradnie i szczególnie dużo nakradł podczas pandemii. Zamiast zajmować się pandemią, to kradł. I mamy też ciekawe tutaj sformułowanie. Można podejrzewać, że PiS nie opłaca się zadzierać z Rosją, bo prawdopodobnie putinowskie służby pomogły wyrzucić PO w 2015 roku. Następuje też ciekawa, dłuższa wypowiedź, która dokładnie pokazuje, do jakiej tradycji tutaj pan się odwołuje. Przeczytam w całości. To, co się dzieje w Polsce, odczuwam jako okupację. Nikt nas nie najechał, ale rządy PiS mają cechy zniewolenia. Zniewolony umysł, proszę państwa. To już nie to życie nas dumnych Solidarności, z tego, że udało się uciec z komunizmu. Teraz nawet słychać apoteozy PRL-u, czasem tak oderwane od rzeczywistości, że pachną inspiracjami ze wschodu. Bo czym była PRL? Czasem Związku Radzieckiego w naszym kraju. Rosjanie szukają w nas sentymentu za tym okresem, bo oni to kochają, a my nie. No ale młodzież tego nie wie. PiS nam zabiera opowieść, że wspaniali ludzie wywalczyli nam wolność, zmienia historię jak okupant. To jest wielka zdrada. U nas mafii nie, ale jest okupacja ubranych w chrześcijańskie szaty złodziejaszków, bo pieniądze to ich główny cel. Nie będę tego komentować. Widzicie państwo sami, jakie są napisane tak naprawdę wytyczne tej propagandy, którą prawdopodobnie będziemy przez najbliższe miesiące raczeni. Tak, to jest moje przypuszczenie, czas pokaże. Na zakończenie omawiania tego wywiadu chciałabym jeszcze pokazać, jak żenująca jest to postać, już nie mówiąc o języku, którego używa, który pokazuje, że w prawdziwie suwerennym państwie, nie wiem, czy ten pan w ogóle maturę by zdał ze względu na język, którego używa, ale w każdym bądź razie w pewnym momencie chwali się, że miał swego czasu, odbył półtora godzinną rozmowę z jakimś tam natowskim generałem w kwaterze głównej NATO, podczas którego zaakceptowano pomysł utworzenia w Polsce Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO. No i pan się chwali. I jeszcze prezent dostałem. Nóż kabar, rękojeść ze skóry bizona z oznaczeniem US Air Force, a tu barkar od dyrektora z DIA, amerykańskiego wywiadu wojskowego. I dalej pokażę pani, osobie, pani, która prowadziła z nim ten wywiad, pamiątkę, jaką kiedyś dostałem od kolegów z Mossadu. Kaseta z drzewa oliwnego, w środku medal, z jednej strony napis The Mossad, Israel Secret Intelligence Service, z drugiej strony menora. Powiem szczerze, jak to przeczytałam, moje pierwsze skojarzenie było, nazwijmy to, z tubylcami, którzy chwalą się, że dostali od kolonizatorów paciorki i pokazują, jakie ładne paciorki dostali. Jest to tak żenujące, że aż po prostu brak słów. Na końcu wywiadu padają słowa, nie wiem, czy to padnie, czy nie, ale mam nadzieję, że nie będziemy kończyć tego wszystkiego na kolanach, tylko jeszcze zawalczymy i obstawiam, że przyjdzie lepszy czas. No i dzień później wraca ukochany Tusk. Oczywiście w kontekście tego wywiadu, w kontekście powrotu Tuska można się zastanowić nad aferą mailową. Oczywiście dla mnie to jest oczywiste, że nie stoi za tym Rosja, gdyż jest to zrobione w sposób zbyt, bym powiedziała, grubymi nićmi szyty. Mogę tylko przypuszczać, że był już to początek podważania pozycji PiS-u, ale czas pokaże, czy rzeczywiście moje przypuszczenia są tutaj prawdziwe.
z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Będziemy śledzić rozwój sytuacji. Mogę Państwu powiedzieć, że z punktu widzenia obliczeń, które dokonują koledzy, cybernetycy, sytuacja jest taka, że mniej więcej za 4 lata Chiny na tyle przegonią Stany Zjednoczone, że rzeczywiście staną się nowym hegemonem światowym. Stany Zjednoczone są skazane na przegraną, ale oczywiście nie poddadzą się bez walki, więc rzeczywiście prawdopodobnie czeka nas kilka dość prawdopodobnie trudnych lat, kiedy będą podejmowane różne działania, które będą miały na celu rzeczywiście otoczenie jakiegoś takiego kordonu sanitarnego wokół sfery wpływów amerykańskich przeciwko Chinom. Jest to z dłuższej perspektywy czasowej skazane na przegraną, więc ja osobiście żadnymi wyborami i namiestnikami w Polsce się, mówiąc tak kolokwialnie, nie podniecam. Są to sprawy tak naprawdę bez znaczenia. Trzeba przeczekać następne lata i dobrze wykorzystać ten czas, żeby przygotować się na sytuację, kiedy być może otworzy się jakieś okno historii i tak jak w 1918 roku będziemy mieli szansę na to, żeby rzeczywiście odzyskać suwerenność. Dziękuję Państwu za uwagę. Tradycyjnie dziękuję za wsparcie, którego nam udzielacie. Jest to dla nas niezmiernie ważne, gdyż po pierwsze pokazuje, że to, co robimy, jest dla Was ważne, jest dla Was użyteczne, jak również też nakłada na nas oczywiście dużą odpowiedzialność, gdyż mamy świadomość tego, że ciąży na nas też określony obowiązek, z którego mamy nadzieję, będziemy się jak najlepiej wywiązywać. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.